Zapraszam na test Range Rover Sport trzeciej generacji z napędem hybrydowym o mocy 510 koni mechanicznych w układzie plug-in. Nowy Range Rover Sport o znaczeniu kodowym L461 zadebiutował w maju 2022 roku. Jest ogromnym, luksusowym SUV-em. Dla porównania, rozstaw osi oraz szerokość ma dokładnie taką samą jak duży Range Rover L460 w wersji standardowej. Film z jego udziałem też możecie obejrzeć na moim kanale. Chciałbym pokazać Wam kolejne testy samochodu, dlatego proszę pamiętajcie o subskrypcji i kciuku w górę. Z góry dziękuję za zaangażowanie. Zobaczcie, jak się prezentuje nowy Range Rover Sport. Ma zupełnie nową platformę, taką samą jak Range Rover. Postaram się coś zamieścić, jakiś krótki fragment, żeby można było porównać nowy model z poprzednikiem. Klamki oczywiście się chowają. Można ustawić przy ruszaniu, przy jakiej prędkości to się dzieje. Tylne światła bardzo ładnie wyglądają. Co ciekawe i fajne, że układ wydechowy jest tutaj prawdziwy. Widzicie? Przy ostrym dociśnięciu gazu naprawdę czuć fajny dźwięk. Być może jest on wspomagany, ale jest naprawdę przyjemny. To światło z tyłu też jest fajne. Kierunkowskaz wygląda tak. Dynamiczny jest. No tutaj mamy napis Sport, Range Rover, wycieraczkę ukrytą pod daszkiem. Ten daszek taki w ogóle jest wydłużony. Linia dachu jest opadająca, dlatego samochód ma sportową sylwetkę. Z tyłu mamy tutaj dwie płetwy. W jednej jest antena, a w drugiej kamerka. I to jest kamerka od lusterka. Dlatego, że kamera tylna jest tutaj. Potężne felgi 22-calowe, chociaż mogą być nawet jeszcze 23-calowe. No tutaj mamy zaciski malowane na czarno. No i co, zobaczcie, tak to się otwiera tutaj. Wystarczy nacisnąć. Drzwi się otwierają. Co więcej, mamy domykanie drzwi. Proszę bardzo, jak się domykają fajnie. To jest bardzo przyjemne. Zobaczcie na to wykończenie. Skórzany element. Tutaj jest taki materiał, ale bardzo fajnie pasuje do tego i chyba to taka jakby karbonowa wstawka jest. Pamięć jest w foteli dla trzech kierowców. Zwróćcie uwagę na to, jak mięciutko pracuje klamka. Puszczamy, ona mięciuteńko się domyka. Tutaj jest chyba takie tworzywo mięciutkie, satynowe takie
obwódki. One wystąpują też w innych miejscach. Bardzo ładnie to się prezentuje. Tutaj na desce, na tunelu. Zobaczcie. Na kierownicy. I tak. Regulacja fotela. Fotel się przesuwa. W 22 kierunkach jest możliwa. Ta regulacja. Z tym, że nie wszystko jest tutaj dostępne z pozycji drzwi. Te bardziej, jak powiem, zaawansowane są dostępne z wyświetlacza. No i ja mam zaprogramowane jedyneczkę i proszę, ustawi się tak, jak ja tutaj sobie zażyczyłem tego. Fotele skórzane, oczywiście. Naprawdę jakość wykończenia jest nieprawdopodobnie dobra. Lodówka ma całkiem sporą pojemność. Zobaczcie, tutaj mieszczą się w tym momencie 3 butelki żywca półlitrowego, ale czwarta bez problemu oczywiście się mieści. I jeśli chodzi o wymiary, to mamy tak. Głębokość 23 cm prawie. No i tutaj mamy około, powiedzmy, 14-15, a ten wymiar około 15. Także całkiem spora lodóweczka. I możemy nastawić dwie różne temperatury chłodzenia. Tutaj mamy miejsce na kubeczki. Pod nim kolejny schowek. Są tam gniazda do ładowania USB-A i USB-C. Dodatkowo oczywiście schowek jest podświetlany. To nam się tak bardzo fajnie, mięciutko, samoczynnie dosuwa. Tutaj jakby brakowało miejsca, jeszcze jest coś takiego. Takie miejsce, lekko takie gumowane, żeby się nie przesuwały elementy. Co jeszcze? Mamy tutaj bardzo fajne, takie dodatkowe podłokietniki kapitańskie z regulacją wysokości. Tu już niestety regulacja jest ręczna. Ja osobiście bardzo je lubię, szczególnie na trasie, bo można łokieć przesunąć bliżej kierownicy. W mieście to może jest mniej potrzebne, ale na trasie mi osobiście bardzo się podoba. Bardzo podoba mi się, że mamy taką typową dźwignię do zmiany kierunku jazdy lub przełączenia skrzyni w tryb sportowy. Mamy też pokrętło do regulacji głośności systemu audio i przy okazji w jednym jest to wyłącznik. Regulację głośności mamy też oczywiście na kierownicy, ale fajnie jest to, że na konsoli pokrętłem do regulacji głośności może również operować pasażer. Jest też pokrętło do zmiany trybów jazdy. Można też je wcisnąć, ale wtedy mamy już tylko tryb automatyczny. Pokrętłem możemy ustawić na przykład tryb skały, piasek, błoto kolejny, trawa, żwir, śnieg, komfortowy, eko i dynamiczny. Tryb dynamiczny możemy sobie jeszcze dodatkowo konfigurować na wyświetlaczu. Ja osobiście najbardziej lubię tryb komfortowy, bo naprawdę samochód po prostu płynie, a dynamika i tak w razie potrzeby jest oszałamiająco dobra, bo wynosi 5,4 sekundy do setki. Ciekawe funkcje mają te duże pokrętła, bo nie tylko sterują klimatyzacją. W pozycji neutralnej możemy ustawić temperaturę. Delikatnie wyciągając regulujemy siłę nawiewu, a wciskając ustawiamy wentylację lub ogrzewanie foteli. Podoba mi się bardzo to rozwiązanie. Pozostałe przyciski na panelu w konsoli centralnej są haptyczne i mamy takie wrażenie, jakby
jak przy mechanicznym przycisku, bo jest nawet wyczuwalny opór, a nawet słychać kliknięcie. W wersji autobiografii w standardzie przednie fotele są wentylowane i podgrzewane, a do tego mają masaż oraz są regulowane elektrycznie w 22 kierunkach z pamięcią ustawień. Funkcję masażu ustawiamy na wyświetlaczu, który jest lekko zakrzywiony. Wybieramy sobie na przykład fotel kierowcy i już czuć, jak masaż przyjemnie działa. Są tutaj różne ustawienia, na przykład intensywność, typ masażu i kierunek. Z pozycji kierowcy możemy też składać fotele. Zaznaczamy sobie na przykład prawy tylny fotel i klikamy złóż. Fajnie, prawda? Napisz w komentarzu, czy podoba Ci się samochód. Nie zapomnij też proszę o kciuku w górę i subskrypcji. Funkcji w samochodzie jest tak dużo, że nie da się wszystkiego pokazać w tym filmie. A jeśli chcesz zobaczyć więcej, w lewym górnym rogu pojawi się zakładka do filmu z większym bratem Range Rover. W naszej wersji jest w standardzie lusterko cyfrowe. Może on służyć jak tradycyjne lusterko wsteczne lub wyświetla nam się obraz z kamery. Mamy możliwość regulacji jasności i wysokości. Zobaczmy, jak wygląda wnętrze na tylnej kanapie. Mamy tutaj elektryczną regulację pochylenia foteli. Zobaczcie, jaki jest zakres regulacji. Fotele są skórzane, z wentylacją i podgrzewaniem. Każda wersja Range Rover Sport ma w standardzie środkowy półdokietnik tylnych siedzeń. Mamy tutaj do dyspozycji rozkładane miejsca na kubki oraz schowek. Wnętrze z tyłu jest naprawdę wykończone materiałami wysokiej jakości. Pasażerowie z tyłu, poza dwustrefową klimatyzacją, mają też do dyspozycji dwa gniazda USB-C, tak zwane gniazdo do zapalniczki oraz opcjonalne gniazdo z napięciem 230 V do 180 W za 910 zł. Zajrzyjmy w takim razie, czym dysponujemy pod maską. Na dole prezentuję Wam aktualną ofertę dostępnych silników dla Range Rover Sport. My mamy pod maską napęd hybrydowy plug-in o mocy 510 koni mechanicznych, który składa się z 6-cylindrowego turbo doładowanego rzędowego silnika benzynowego o pojemności 3 litrów, umieszczonego podłużnie oraz silnika elektrycznego o mocy 143 koni, co daje nam 700 Nm, przyspieszenie do setki w 5,4 sekundy oraz prędkość maksymalną 242 km na godzinę. Przyspieszenie samochodu, który waży około 2800 kg, zrobiło na mnie ogromne wrażenie, ale obecnie w ofercie topowy napęd jest jeszcze mocniejszy. Zobaczmy w takim razie, jak wygląda bagażnik. Ruletę musimy odczepić ręcznie, ale posiada ona mechanizm, który płynnie ją zwija. Oparcia siedzeń możemy też składać elektrycznie od strony bagażnika. Bagażnik ma pojemność 647 litrów, a po złożeniu oparć pojemność wzrasta do 1491 litrów. Po prawej stronie mamy zagłębienie na drobiazgi zabezpieczone siatką. Po lewej stronie mamy gumową taśmę, za którą można też coś umieścić. Dodatkowo mamy bardzo fajny organizer. To taka jakby rozkładana półka. Zobaczcie. Fajna rzecz, prawda? Mamy tutaj też gumowe taśmy z regulacją punktów. Tutaj też można umieścić coś w razie potrzeby, żeby nie latało po bagażniku w czasie jazdy. Z kolei pod podłogą mamy przegródki, gdzie w naszym przypadku znajdują się kable do ładowania. W standardzie jest zestaw naprawczy opony, ale w zależności od preferencji można dokupić koło dojazdowe za 1920 zł lub pełnowymiarowe za 6960 zł. Mamy jeszcze haczyk z prawej strony, z lewej strony. Jest też gniazdo zapalniczki. W naszym przypadku mamy też opcjonalny elektryczny hak chorobniczy za 8830 zł. A teraz uwaga. Masa holowanej przyczepy może wnosić od 3 do 3,5 tony, w zależności od wersji. Co Wy na to?
Każda wersja Range Rover Sport posiada napęd na 4 koła, automatyczną skrzynię biegów oraz dynamiczne zawieszenie pneumatyczne z systemem, który minimalizuje przechyły nadwozia podczas zakrętów, hamowania i gwałtownego ruszania. Dzięki standardowej pneumatyce w samochodzie można zwiększyć prześwit z 21 cm, które są używane podczas normalnej jazdy, aż do około 27 cm, co pozwala brodzić w wodzie o głębokości do 90 cm. Możemy też ustawić, żeby do wysiadania pojazd obniżał się do 16 cm prześwitu. Nieźle, prawda? W wersji wyposażenia autobiografii mamy do dyspozycji też skrętną tylną oś. Dzięki temu auto jest niesamowicie zwrotne. Średnica zawracania tego olbrzymiego SUV-a wynosi zaledwie 10 metrów i 95 cm. Dla porównania to wynik, który z trudem osiągają samochody kompaktowe. Jak podobają się Wam te parametry? Jeśli tak, dajcie lajka i napiszcie Wasze zdanie w komentarzu. Komfort jazdy tym samochodem moim zdaniem jest fenomenalny. Dodatkowym plusem jest to, że na większość kierowców patrzycie z góry. Tak dużym SUV-em jest Range Rover Sport. Na uwagę zasługuje też świetna kamera 360 3D oraz asystent parkowania. Na kamerze można sobie samochód podglądać z każdej strony. Zobaczcie, jak to działa. W związku z tym można bezpiecznie manewrować na parkingu, nie ryzykując uszkodzeniem felgi o krawężnik. Co ciekawe, z kamer możemy też korzystać podczas jazdy drogowej. Przetestowałem też asystenta parkowania. Moim zdaniem teren dla asystenta nie był łatwy. Z jednej strony znajdowały się krzaki, a z drugiej strony samochód. Nie było też wysokich krawężników, które dają punkt odniesienia. Zobaczcie, jak sobie poradził. Asystent właśnie znalazł wolne miejsce. Na ekranie pokazuje znalezione miejsce. Jeśli nam odpowiada, przy wciśniętym hamulcu naciskamy wyświetlany przycisk start. Puszczamy hamulec i samochód zaczyna sam parkować. Zobaczcie, jak to sprawnie robi. Bez problemu parkuje i sygnalizuje zakończony manewr. Bardzo sprawnie zrobił, prawda? W testowanej wersji w standardzie dostajemy reflektory Digital LED. To najbardziej zaawansowane reflektory, które oferuje Range Rover. Reflektory te zbudowane są z 1 200 000 mikrolusterek. Są w stanie skupić się na 16 obiektach jednocześnie i wygasić odbicia. Miałem okazję poznać jakość tych reflektorów podczas dłuższej trasy w nocy. Powiem tak, do tej pory nie miałem okazji testować lepszych. Niestety kamera nie oddaje do końca mojego dobrego wrażenia. Jeśli chcecie więcej zobaczyć, to zrobiłem też dłuższy test tych reflektorów. W prawym górnym rogu wyświetli się Wam teraz zakładka do filmu. W poprzednim filmie testowałem zużycie paliwa w dużym Range Roverze, a ponieważ nasz Range Rover Sport ma dokładnie ten sam napęd, podobną wagę, więc tym razem skupię się tylko na prądzie. W pełni naładowany i zatankowany samochód wskazywał, że zasięg wynosi 684 km, czyli całkiem sporo. Samochód posiada potężny akumulator trakcyjny o pojemności 38,2 kWh, który można ładować szybką ładowarką o mocy około 40 kW. Zobaczmy w takim razie, ile czasu potrzebujemy na to, żeby naładować akumulator właśnie szybką ładowarką. Po około 24 minutach mamy już 51% i zasięg 42 km. Naładowanie akumulatora do 82%, co daje zasięg 67 km, zajęło około 40 minut. Ładując godzinę i 10 minut, naładowałem akumulator do pełna, uzyskując zasięg 83 km. Mając naładowany akumulator, zrobiłem test zasięgu w trybie elektrycznym na trasie szybkiego ruchu. Wynik mnie bardzo zaskoczył. Starałem się utrzymać średnią prędkość około 110 na godzinę. Ruch nie był duży, ale wiadomo, też musiałem czasem trochę za kimś jechać, żeby potem wyprzedzić. Zasięg wyniósł aż 84 km. Robiłem też test zasięgu w ruchu miejskim. Jeździłem normalnie, nie oszczędzając energii. Mój styl jazdy miejskiej przez komputer nie został najlepiej oceniony pod względem ekonomii, a zasięg wyniósł około 60 km. Wiadomo, że w jeździe miejskiej dużo zależy od stylu jazdy i warunków,
ale uważam, że to dobry wynik, mając na uwadze, że jest to ogromny SUV. Napiszcie w komentarzu, jak oceniacie zasięg na prądzie. Samochód jest bardzo dobrze wyciszony. Praktycznie nie ma różnicy, czy jedziemy na silniku spalinowym, czy elektrycznym. Przy prędkości 90 km/h poziom hałasu wyniósł około 62 dB, a przy prędkości 120 km/h około 68 dB. Podsumowując, Range Rover Sport jest klasą sam dla siebie. Jest niesamowicie zwrotny, w opcji skrętną osią ma świetne osiągi, jakość materiałów i dopracowanie jest na najwyższym poziomie. Do tego można poczuć się jak król drogi, bo patrzycie na wszystkich z góry. Tymczasem dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o lajku i subskrypcji. Do zobaczenia.